Przed nami kolejne wieści ze strefy. Pojawiło się sporo nowości, a w tym asortyment dla uczniów. W końcu zbliża się rok szkolny i dlatego szybki suchar z tym związany. Co godo młody niebieski szkolosz, który dostał tyta i przyszedł na pierwszy dzień do szkoły. Ekstra klasa. Zaczynamy. Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No i moi drodzy, pierwsze wieści ze strefy na poziomie ekstraklasy, historyczne, dlatego warto ten moment zapamiętać. No i dlaczego w ogóle warto zapamiętać to, o czym będziemy dzisiaj gadać, bo sporo nowości, nie ino w asortymencie, ale też nowości związane z tym, co żeście mieli okazję przed momentem zobejrzeć. Coraz więcej kibiców odwiedzą nasze punkty sprzedaży i wyłażąc naprzeciw waszym oczekiwaniom, już my pracowali kupa długich miesięcy właśnie nad tym i dzięki uprzejmości i solidnemu finansowemu wsparciu ekipy Blue England, którą serdecznie w imieniu całego klubu pozdrawiam, doczekaliśmy tego momentu. Właśnie 2 września, godzina 11, w galerii AKS powstaje niebiesko wyspa. To jest jedyna wyspa na świecie, która ma modre zabarwienie i właśnie o tej wyspie teraz pogadamy, bo poza tym całym asortymentem nowym, który zobaczycie dzisiaj w wieściach ze strefy, te rzeczy, które pokażę teraz, będą do nabycia ino na terenie naszego nowego punktu sprzedaży, czyli w galerii AKS na wyspie. Od czego zaczniemy? Gadaliśmy o tym, że my zawędrowali do ekstraklasy, to rozpocznę od tego, a w zasadzie od tych, bez których by tej ekstraklasy nie było, powstały nowe magnesy. Zobejrzyjcie. To jest pierwsza tura tych magnesów i w klubie my zdecydowali, że na sam początek pojawią się na nich zawodnicy, którzy są z nami najdłużej, dociepli ta swoja cegiełka w zasadzie prawie od trzeciej ligi. Tutaj akurat Szczepek, który w drugiej lidze do nas dołączył, ale on tych cegiełek w postaci torów trochę dociepnął, to też się znalazł na tym magnesie. I do tej kolekcji dołazi Sikor, albo Siki, bo tak obcy też go dają, czyli Patryk. Oczywiście nie mogło zabraknąć Fosy. Hopkery loto po skrzydle i robi dobra robota, a poza tym zawsze jak na niego patrzę, to mnie teraz serduszko boli, bo tak na niego patrzę, to taki młody Karlus, a mnie trochę już boli numer PESEL. Kasol. I na koniec ten, który w trzeciej, w drugiej i w pierwszej lidze miał najwięcej czystych kont, czyli Kuba Bielecki. To jest na samym początku ino do zakupienia na terenie naszej wyspy, ale jeżeli łazi o te nowości, lecimy dalej. Bardzo proszę. Najważniejsze jest to, my to zawsze podkreślamy, że trzeba umieć skumulować energia i żeby ona wystarczyła na jak najdłużej, najlepiej na cały sezon. I właśnie dlatego powstał niebieski powerbank. Zobaczycie się. Też do zakupienia na terenie wyspy. To w tym srebrnym pudełku. Fajny silber na zewnątrz. Arain, zobaczycie się, albo driny. Ja go dam zestaw speakera, ale nie ino. Skisz tego, że my zawsze jak siedzimy z Krzyśkiem Noskiem, to łażemy po ta kawa, trzeba to nosić, to tutaj zobaczycie się. Kawa idzie wlać tutaj i do tego przepiękne 2 kubki. I skoro go domy o tym zestawie speakera trochę, to jeszcze do tego dociepujemy taką flaszkę, taki termosik, zobaczycie. Ja to będę podkreślać, że tego zestawu ani na Jagielloński, ani w strefie nie dostaniecie na początku, bo to idzie zakupić ino na terenie naszej niebieskiej wyspy, galeria AKS w Chorzowie. No i bardzo proszę, zestaw koszulek, które na siebie mogą wciepnąć nasze gryfne niebieskie frelki, też do nabycia na terenie wyspy. I uwaga, największą petardę zostawił na koniec, kto jeździ po świecie, a wiem, że mamy takich kibiców, tu jest ta niespodzianka, łazi po stadionach różnych klubów, czy to Arsenal, czy to Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Atletico, Juventus Turyn, Bayern Monachium, zawsze w strefach kibica jest coś, co trochę wywołuje uśmiech na gębie, bo ja nigdy nie rozumiał tego fenomenu, ale po czasie, że zrozumiał, że ruch też powinien taką mieć i bardzo się cieszę, że jest. Zobaczycie się. Jak ktoś mi nie wierzy, może to sprawdzić. Wszystkie największe kluby na świecie mają taką kaczka, a że ruch największym klubem na świecie jest, to takiej kaczki u nas nie mogło zabraknąć. I też do nabycia w galerii, jaka jest na terenie wyspy.
Zanim przejdziemy do naszego pełnego asortymentu, który zazwyczaj jest u nas w strefie, jest uzupełniany, no to skoro są w Ekstraklasie, to przełożymy od razu do nowości. Rozpoczynamy od tego, czego nie może zabraknąć na żadnym szpilu, czyli szaliki, a jest ich naprawdę moc, co możecie zobaczyć i jademy. Asceto, bardzo proszę, ty nagrywaj. Po kolei, Duma Górnego Śląska, proszę bardzo. To są jednostronicowe, ten i ten. Czapki z głów, my są ruch. Tutaj fajna ciekawostka, myślę, że kibice, którzy łażą na ruch no od lat 80. i od przez te 90. to będą pamiętać, że ten na przekór wszystkim Ruch Chorzów Duma Górnego Śląska to jest replika szalika, który właśnie w latach 90. był. I zobaczycie się, bo tak biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich 6-7 latach tutaj przy Cichy z naszym kochanym klubem, to myślę, że to hasło na przekór wszystkim, które było na szalikach w latach 90. spokojnie te roski na tym szaliku też może być, bo idealnie pasuje do naszej sytuacji. No i nie mogło też zabraknąć, wiadomo, najbardziej górnośląski z wszystkich śląskich klubów, taki szalik też musi mieć. Ruch, Górny Śląsk, a z drugiej strony w ten sposób. I uwaga, zanim przejdziemy do czegoś, czego jeszcze w naszej ofercie w ogóle nie było, to a propos tej całej naszej sytuacji, która nam towarzyszyła w drodze do Ekstraklasy, to również towarzyszyło nam to hasło. I nie mogło zabraknąć go na szaliku. I niech nam dali towarzyszy. Cała nasza historia powrotu do Ekstraklasy to wiele wątków, wiele płaszczyzn i między innymi to, że powstał w tym czasie najlepszy sektor rodzinny w Polsce, dlatego wszystkie nasze niebieskie bajtle pozdrawiamy. I ja pamiętam, z pół roku temu, może 7 miesięcy temu, ktoś do mnie na Facebooku pisał: Kuba, czy są szaliki dedykowane bajtlom? Pisał wtedy do Simona, Szymon Michałek może to potwierdzić, go dali mi o tym. No i nie trzeba było długo czekać, okazuje się, że już w naszej ofercie są szaliki dedykowane bajtlom. Nie dość, że są troszkę mniejsze, jak to dla bajtli, no to same wzory dedykowane właśnie naszym małym sympatykom, od małego inoruch, od bajtla niebieski. Tego elementu też nie mogło zabraknąć największy twardziel na Górnym Śląsku, a przy okazji poniekąd też patron sektora rodzinnego, Adler. No i klasyczny, był on też w pełnej wersji rozmiarowej, a tutaj wersja nieco mniejsza dla naszych małych sympatyków. Wiadomo, że cały czas podkreślamy, by na meczach, jak na razie jeszcze w Gliwicach, a już niebawem na Stadionie Śląskim, pojawiać się w niebieskich barwach nie ino szaliki, o których by go dali, ale też bluzy, treski i właśnie o treskach by da go dać. Mamy 4 nowe modele KS Ruch Chorzów. 14 powodów do dumy. To hasło się przebiło na różnych ciuchach u nas, a tym razem w ten sposób z herbem ruchu, z herbem Górnego Śląska, 14 powodów do dumy. Ja myślę, że to, że to jest śląski klub, to jest nasz 15 powód do dumy. A o ten kolejny w postaci gwiazdki będziemy walczyć w następnych latach. I tutaj tako biało, bo niektórzy lubią białe, aczkolwiek ja wolę biało, to tak na beztydzień do położenia z R-ką ze zadku. A na szpil niebiesko. I myślę, że tako Czarek Grzesiuk mógłby się kupić. Pozdrawiam serdecznie najlepszego reżysera na świecie, który wyreżyserował niebieskie hachary z Kisztego, że takie hasło z przodku, a ze zadku. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja się wpisuję w tak zwany stereotyp prawdziwego Poloka, bo ja umiem, jak coś mam, albo stracić, albo zepsuć. I dlatego bardzo się cieszę, że wreszcie też w strefie pojawiło się coś, co pomoże mi przynajmniej nic nie potracić. Zobaczycie się. Na beztydzień tak zwany casualowy zestaw do transportu rzeczy wszelakich, bojtlików, mobilnioków, dowodów osobistych, kart płatniczych. Zobaczycie się, taka właśnie nerka z przodku i na mniejsze rzeczy ze zadku. I drugo, są nie wiem, kiedy fajniejsze, pod względem kolorystyki chyba ta, ale pod względem takiej użytkowości chyba ta też jest niezło, bo zobaczycie się, raz, dwa,
czyli to myślę, że to jest tak, i frelki, i karlusy mogą z takiej taśki skorzystać. Zobaczycie, weź to nagraj. I kiedy już macie takie taśki zakupione i żeście są w 100% pewni, że już nic nie stracicie, wtedy idziecie przez dzielnia z taką nerką, z taką taśką i oblekocie takie oksy. A co najważniejsze, jak nagle będzie tak jak dzisiaj, przyjdą ciemne chmury nad chorzowskim miastem i poczujecie, że już są wam niepotrzebne te bryle, to wyciągacie je, wciepujecie do tego etui i kaj to dać. I wtedy wiecie, że macie ze sobą nerka, wciepujecie do środka i z tymi brylami nic się nie wydarzy. Słuchajcie mnie, drogie szkolorze, zbliża się rok szkolny i zanim pójdziecie do szkoły, a chcielibyście w szkole przyszpanować, to jeszcze raz powiem, te bryle to jest obowiązkowy must have, ale też musi być obowiązkowy must heft. I mamy tutaj dowód hefty, które są narychtowane właśnie do szkolorzy, 14-krotni mistrzowie, 1920, klasyczne Ruch Chorzów z Adlerkiem, także asce to chytaj to. I skoro zbliża się rok szkolny, tak jak żech powiedział, ołówki, długopisy, blaustifty, filoki, zwoł jak zwoł. No i oczywiście kaś to trzeba trzymać. Jak już w domu zostawicie ta nerka, okarierze godo, albo ta taśka, to wszystkie rzeczy, które są wam potrzebne w szkole i wciepniecie je do rucksaka, tornistra, albo do pukel tasi, tak też idzie powiedzieć, możecie schować do takiego piórnika. Przedmiot, że godą o piórnikach, ale nie wiem jak wy, myślę, że większość karlusów tak ma, bo tamte piórniki to są fajne dla frelek, albo dla tych, którzy lubią mieć wszystko fajnie narychtowane i poukładane rajn, a to jest piórnik stworzony do mnie. Ja jak łaził do szkoły, to zawsze brałem taki, taką zwykłą tuba, bo to, co ja tam potrzebuję, to zawsze mam jak w środku. I no, że ja nie lubię, jak coś jest poukładane. Ja wolę mieć tak zwany chaos kontrolowany w środku i ja wtedy w tym się najlepiej odnajdę, bo także mamy do dyspozycji taką tuba, albo z zestawu Adler Team. Dla prawdziwych ogarniaczy chaosu. Wiem, że gadamy o rzeczach, które są głównie przeznaczone do szkolorzy, do bajtli, którzy za chwilę idą do szkoły, ale wydaje mi się, że takie pióro kulkowe to i nie jeden niebieski przedsiębiorca, biznesmen, albo po prostu jakoś fajną niebieską frelkę chciałaby mieć też w tasi. Zobaczycie się, wygląda naprawdę przepięknie. No, ja jeszcze nim nie pisał, ale zaraz to sprawdza, ale znam kogoś i powiedział mi to i owo. Nazywa się Kulpi. Podobno pisze fantastycznie, zaraz to będziemy sprawdzać. Rzeczywiście potwierdzą, pisze się nim naprawdę elegancko. Mało tego, ten heft dociepniemy do zestawu nagród, które będą w konkursie na koniec tych wieści ze strefy. Jako że zbliża się ten rok szkolny, to podsumowując to wszystko, o czym gadamy, i jest to związane ze szkolorzami, te wszystkie rzeczy, blaustifty, filoki, piórniki, hefty, to wszystko jakoś trzeba wciepnąć. I albo można to zrobić do takiego rucksaka od naszego partnera, którym jest Nike, albo do takiego z erką i z ruchu, ewentualnie do tego wszystkiego jeszcze idzie zakupić się coś, co każdy młody sportowiec powinien mieć, jak łazi na zajęcia z WF-u. Taki właśnie bojtlik z ereczką. Co robisz? Wybijasz to? Największy maszkętnik na Śląsku właśnie znalazł swój ulubiony produkt w strefie. Niebiesko pizza. Hopie. A tak naprawdę to jest czas na pizza, bo w środku mamy taki zegar. I uwaga, nie byłby sobą. Zazwyczaj gotowe tak, że jest na jedne wieści ze strefy, jest jeden suchar, ale ja mam tutaj co każdy dobry trener godo, kiedy widzi taki zegar. Tak, tyka. Wy też tak możecie powiedzieć, jak się taki powiesicie w pokoju, to zobaczycie, jak pięknie wygląda. Dobra, zrobimy taką symulację, jest ścianą, zegar na ścianie. Wiesz co, bo z pudełkiem go nie wieszasz. Symulacja ściany. I wtedy na pewno, jak macie to, taki zegar w domu, to na pewno się nie spóźnicie na czas na szpil.
Wiadomo, że nasi kibice też lubią sportowy tryb życia i takie shakery, które każdemu sportowcowi do przygotowywania na przykład odżywek mogą się przydać, albo nawet w formie bidonu, to myślę też jest dobry zakup, dwa warianty kolorystyczne. Zobaczcie, jak żongluję promocjami. Musiałbym coś powiedzieć z własnego doświadczenia. Co jakiś czas w naszej ofercie pojawiają się takie bale, które mi raczej się nie gro, raczej one służą jako piękna ozdoba w domu. I była taka sytuacja, że były w ofercie, ja badam, a kupię po tym, a wezmę po tym i tak długo, że czekam, że już ich nie było. Także cieszę się, że pojawiły się zaś, ale wiadomo, że to jest tak zwany towar limitowany, więc jak ktoś chce mieć taki oldschoolowy retro bal w domu, Ruch Chorzów, legenda bez końca od 1920 roku, to jest dobry moment, żeby się taki sprawić. Nawet Damian Dąbrowski zauważył, że po leku ta temperatura nam złazi. Godom o temperaturze letniej i teraz już idzie już po leku jesień. Wiadomo, będziemy treski, na treski będziemy zakładać bluzy, pełen wariant kolorystyczny, szare, czarne, białe i niebieskie dostępne. Dostał informację, że w dość dużych ilościach, także do każdego, kto teraz by się zgłosił, na pewno znajdzie się i chyba jest też pełnorozmiarówka. Jademy dalej. Tutaj nieco bardziej ukryty ten napis, bo w kolorze jakby samej bluzy, ale z fajną taką też niebieską obwódką, jak możecie zobaczyć. Ruch Chorzów. Tutaj bez kapucy, czyli bez kaptura. Jademy dalej. Ruch Chorzów. Ruch. Tutaj to już my kiedyś pokazywali, to jest bluza, która jeszcze nam została, już jest, nie jest, na pewno nie ma pełnej rozmiarówki tej bluzy, z takim delikatnym ja nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa, ale myślę, że jak pokażesz blisko, to każdy ta faktura zobejrzy. Takie trochę polarowe to jest. A tutaj normalny dresik. I jeszcze kącek dali. Ja pokazywał ta moja ulubiona bluza i jeszcze ona jest. Ja przypomnę tym, którzy zapomnieli, albo którzy nie oglądali, że jak już nie sprawicie się takiej nerki, to możecie się sprawić taką bluza, bo tutaj też idzie co wciepnąć do środka. A w drodze na szpil różne rzeczy można ze sobą brać. Na przykład gryfnofrelka. I to nie jest ustawka, to nie jest ustawka. Ostatnio, że Gio przyszedł do biura, bo że się ta bluza sprawił i Tomek zgapił, zobaczycie. Zobaczycie się. Niektórzy pytali o to, bo można było zobaczyć w kulisach z meczu, w czas na szpil zawodników w tych bluzach i pytali kibice o to, czy te bluzy będą w ofercie. Już są, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja już taką mam i z tego co widzę, za chwilę Tomek taką będzie miał. I skoro są przy asortymencie firmy Nike... Jeszcze ten sam model, ale tak. O, Jeronie. To też jest fajno. To ja chyba taką będę miał za chwilę. No to trzeba przyznać, że jeżeli łazi o firma Nike, to naprawdę fajne te rzeczy robi, ale głównym towarem, chyba najważniejszym, są nasze koszulki meczowe. Każdy wie, kto już był na prezentacji, kto łazi na szpile, kto ogląda szpile Ruchu w Ekstraklasie, ten wie, że mamy trzy warianty. Niebieski, biały i ten w barwach Górnego Śląska. Zobaczcie. Pytaliście też jeszcze o jedna rzecz i myślę, że to jest na tyle limitowane, że kto jeszcze takiej koszulki nie ma, to jest ostatni moment, żeby się sprawić, bo widzę, że zostały już ostatnie sztuki. To są koszulki, które zawodnicy dostali po awansie do Ekstraklasy i one jeszcze są. Dosłownie przez chwilę, bo jak już się tak zadomowimy w tej Ekstraklasie, to tych koszulek na pewno w ofercie u nas nie będzie. A ktoś, kto łaził i dopingował Ruch i pomogą w odhaczeniu awansu 1, awansu 2, awansu 3, to taka koszulka, myślę, że na pamiątka dla potomnych, dla Bajtli, dla kolejnych pokoleń powinien u siebie w szafie mieć. Zaczynaliśmy od tej informacji i tą informacją będziemy kończyć wieści ze strefy. 2 września wielkie otwarcie o godzinie 11 w galerii AKS naszej niebieskiej wyspy. I tutaj rozjeszczę wielko niebiesko piątka dla Blue England, bo ten fan klub wsparł solidną, konkretną kwotą cała ta inicjatywa i ten projekt. I skoro gadamy o wielkim otwarciu, każdy kto pierwszego dnia wyda 199 zł w wyspie ma 15% rabatu. I skoro gotka o zakupach w nowo powstałej wyspie, której otwarcie 2 września, no to zaczynamy nasz konkurs do wygrania.
ten heft, w którym dzisiaj my testowali nasze pióro. Nie będziemy usuwać tej kartki, to niech będzie pamiątka, jedyny taki heft na świecie. Szalik i zogówek, a pytanie brzmi, wiele łącznie paragonów nasza ekipa sprzedawców wydał pierwszego dnia, w dniu otwarcia 2 września właśnie na terenie Galerii AKS w Niebieskiej Wyspie. Strzelejcie w komentarzach. No i pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcja i wspieranie kanału. People who ride with ya, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences, get bruised up, got stitches, bring them back to their senses, know how the game go, checks and payrolls remain the same, no, forecast Eli, baby, time out, ride out, you can let him